Akademia Kolberga przedstawia. Jak szliśmy na pogrzeb, to siadaliśmy przy stole, były książeczki i pierwszą pieśń śpiewaliśmy Kto się w opiekę. A potem następna była Miałem Cię w sercu Jezusa. Jeszcze śpiewaliśmy, jak przed tym panowie z nami śpiewali, to już godzinki. Było dawno, to się śpiewa psalmy. Psalmy. Z głębi mojego serca głos wydany woła o litość do Pana nad Pany. Na tęż słów Panie nachy do mnie ucha, na głos mój, który wydaje ma skrucha. Jeśli uważać będziesz nieprawości, któż to wytrzyma, Panie, któż bez złości? Przy zmarłym to odmawialiśmy czy różaniec, czy cząstkę różańca, czy cały różaniec za zmarłego, albo koronkę do miłosierdzia Bożego, jak się rozpoczynało i potem się śpiewało. No i później, no to już takie tam, jakie się wybierało, się śpiewało. Było tak, czy dwóch, czy trzech mężczyzn, to oni prowadzili, a refren kobiety. Zawsze, bo było, musieli troszkę odpocząć. To już tą pierwszą linijkę i to pierwszy raz, a drugi raz już niewiasty, żeby to trochę odpoczęli. No wiadomo, to jest tak długie, no to nie jest jedna pieśń, bo było ile tam. Tak się liczyło jako obowiązkiem tego, żeby to, te modlitwy. Na wsi nikt nie prosił, taki był zwyczaj. I śpiewały starsze panowie, a ja przy nich się uczyłem. Przysiadałem przy nich, no i teraz pałeczkę objąłem po tych panach, co już nie żyją. Teraz, wie pani, już nie wszystkim się to podoba. Miałem ci ja w sercu Jezusa miłego, który mi kołatał, który mi kołatał, o dziwik serca mego. Bolałem ja służyć światu obłudnemu, nieźle otworzyć, nieźle otworzyć Jezusowi memu. Biada mnie na świecie, człekowi nędznemu, że mnie służył z modu, że mnie służył z modu Panu Bogu memu. Były pogrzeby w domu kiedyś, ciało leżało w domu. No, leżało dwa wieczory, a czasem i trzy, bo zależy jak tam było, pogrzeb jak był przygotowany, nie? I chodziliśmy wieczorem i tam żeśmy śpiewali, jak jeszcze było nas więcej, to śpiewaliśmy jeszcze do drugiej, do pierwszej, bo się śpiewało jeszcze bo to godziny. Było jak początki, no. A później to już tak coraz mniej. To było bo, tak do wpół do dwunastej, pół do dwunastej no. Dostaliśmy... taką kolację, no niby szybciej to... Szybciej kolacja była i po kolacji jeszcze tam ze dwie czy zależy jak u kogo, bo niektórzy chcieli, żeby już skończyć, nie? Połowie tego śpiewu, tak jak po czterech, pięciu, tak, no to żeby trochę się zmocnili, no po kielichu też tam było. Tak. I znowu po tego, po tam 15 minut tej przerwy i znowu śpiewaliśmy cztery czy tam pięć znowu. Mówię, że śpiewało się przeważnie dwa, a było, że i jeden, a było, że i trzy. Jak zależy, jak... Bo jak umarł po południu, no to już tam jak się wiedziało, to już się szło wieczorem. Pierwszy wieczór, to był pierwszy wieczór. To przecież w niedzielę, przed tym to jeszcze chowały w niedzielę, no. Nie? A potem tak jak umarł w piątek na przykład, to się może się poszło i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Bo w poniedziałek dopiero był pogrzeb. No. Kościoła się przywoziło takie lichtarze wyższe. To jeszcze dawniej, no. Ale to przywoziło się lichtarze z kościoła,
ksiądz dawał, kto tam należał do czegoś, do jakiegoś tam zgromadzenia. Bractwa jakieś tam było. Takie tam coś opłacali, to potem przywozili. A kto nie opłacał, no to tego tych lichtarzy nie było. Chrystus Pan jest mój żywot, On nagradza hojnie. Temu ja się oddawam, umieram spokojnie. Temu ja się oddawam, umieram spokojnie. Spokojnie odtąd idę do Chrystusa mego. Spodziewam się dostąpić zbawienia wiecznego. Spodziewam się dostąpić zbawienia wiecznego. Tak, zimą to się szło szybciej, bo były dłuższe wieczory i się więcej śpiewało, a jak latem, no to się szło później. To się później, bo no. Ciepło, nie? To każdy, to tak, okna szło. Nie otwierały, bo to żeby ciało nie urosło, nie? Było też. Jak było gorąco, to przywozili piasek. I najpierw na piasku. I ciało nie było w trumnie, tylko tak jak był zmarły ubrany, to ten piasek taki był usypany kopczyk. Przykryty był białym tym prześcieradłem i na to kładły, to jeszcze ten piasek był pomoczony, żeby było żeby zimne było, tak. A jak moja ciotka zmarła, to było to już wtedy w lipcu było. Bo szybciej to tego było nie tak było. Gorąco, to przywieźliśmy z Łęczycy, był już wypożyczony taki stół, taka chłodnia, bo leżała na tej chłodnie. No. A jak zmarła moja teściowa, czy teść, to już nie powiem, ale ta teściowa, może to było w maju, to był znowu lód przywożony, skądś tam lodu na przywoził ktoś jakiś znajomy. I to stało pod obłożone, tym, nie? No, lód pod, był, wannę był wannę był, tak. Żeby ten to zimno szło na ciało. Kosy, takie. Kosy, takie, no, kładły no, kosy też. Ale to takie kosy, bo były sieczkarnie. No i słomy cięcia kiedyś, takie, co koniom cieli, taką sieczkę robili. I te kosy były od. Limiesze też kładli. No, te kosy były odkładane. Co się, tego. Pług, taki pług i to limiesz do tego, do pługa, to te limiesze też odkręcały. Tak przy boku i tak przy bokach kładły. Żeby chłodziło ciało i żeby nie rosło, no. Nie? Bo przecież jak było gorąco, to ciało rosło. Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność. Choćby mnie królewska doszła godność, wszystko zginie, świat przeminie. Króla i książęcia śmierć nie minie. Nie masz już sławnego Cycerona, nie masz Absalsona i Samsona. Ich to sława przykład dawa, że wszystko na świecie śmierci strawa. Jak już nieraz te sowy takie w nocy, no, to no, puczka to jak śpiewała, to oho, już kogoś wyprowadzi, już kogoś wyprowadzi. Pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, pójdź, pójdź w dołek pod kościołek. Tak. To takie były przesądy. Lustra było zasłonięte. Było zasłonięte i zegar był zatrzymany. Tak, zatrzymany. O tej godzinie to tam zmarł, przecież przedtem to przeważnie w domu umierali ludzie. No było tak, że i w szpitalu też umarli, ale to przywozili ciało do domu. Jak moja mama umarła i żona poszła tam, a syn został się na tym, na podwórku. I nagle zaczął się jakiś gąb na dachu trzepać w tego, a babcia umarła. To taki znak, jak gdyby w formie jakiejś w tego.
Tak, jak tak. Był przetrzymany ten stary rok. O, no ten dzień potem, tam 31 czy te a był pochowany w nowym roku, to wtedy mówili, że dużo pogrzebów będzie. U nas tak kiedyś nie było, to było później 9 pogrzebów. Czy 11? No, 11 pewnie, jak Kubucka była, nie? To jak pies wyje, to och, to dobrze, a tam teraz to tam to psy. Takie psy sądy nie wierzą już. No w sumie jak, to ja wierzę. Jak ciotka Władkowa, jak Maniek miał ten wypadek, to mówi, sroka tak latała, mówi, na stodołę i na podwórko. Tutaj mieszkał na Dębniaku, na wiosce, nazywał się Czekalski. A go nazywali dziedzic. On mnie tam, no bardzo uważał mnie ten człowiek. I kiedy umarł, od razu słyszę, siedzę z córką w mieszkaniu, tuż wieczorem, mnie tak, Zosia, słyszysz? No i słyszałem, że drzwi się otwierają, ani nie wchodzi. Mówię, słyszałaś? Słyszałem. A ja się tak, przepraszam, się śmieję, sam tak do córki mówię, kto by się czasem dziedzic nie walnął w kalendarz? No bo to mówią mnie, od razu rano dowiaduje się tak. I poszedłem, tak samo mu tam śpiewałem, byłem tym prowadzącym i mówię do jego siostry, mówię, Hela, mówię, o której godzinie twój brat umarł, o ty, mówię, to być co, Hela, mówię, on mi chyba dał znać. Mówię, bo tak i tak było, a mówię, na pewno, bo on cię mówił, bardzo uważał. Jak wynosili ciało już do kościoła, to kto tam się został w domu, jak stypy były w domu, to przewracały tylko stół, to ciało na tym stole stało. Te dwa stoły, co były, bo przeważnie na dwóch stołach stała trumna, nie? Były stoły przewrócone. To tak głośno, tak trzeba było fajnie. Tu się w opiekę miałem, a to ktoś w opiekę tak się szło na cmentarz. Kto się w opiekę poda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, szczerze ufa Jemu. Śmiele rzecz może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczy obierży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. Powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie. Pod jego pióry uleżysz bezpiecznie. Uleżysz bezpiecznie. Jak pogrzeb, to jak były wozy, nie było, to wozem wiezły do kościoła, bo jak kościół 5 kilometrów jak u nas, nie, to wozem. Jak później to ciągniki, to było na przyczepę. I jak wozem, to ludzie szły na pieszo. No a przy zaciągnikiem też się szło. Zaciągnikiem też się szło, a później już jak samochody, no to samochód też nie. Też powoli samochód jechał i to jeszcze nieraz to ludzie takie, nieraz i ciężkie się wieńce też się niesło, nie? I się śpiewało. A zatrzymywał się gdzieś orszak po drodze? Przy kapliczce, jak u nas tak. Jak szedł pogrzeb, jak żeście jechali do Zolkowa, jak z tej strony do krzyża szedł, to przy krzyżu, tam gdzie śpiewamy. A jak już był zmarły, to ta kapliczuszka, za krzyżem, to tam jest kapliczuszka, no, to tam przy tamtej kapliczuszce i tam ksiądz. Zawsze ciało było niesione, panowie brali na barki czterech panów i niosło to ciało z tą trumną do krzyża, czy tam do tej kapliczki, a później było kładzone już tam na tą doczepę, czy na wóz, samochód, czy na coś no tam. I już się szło za pogrzebem. Krzyż szedł pierwszy i wierni za nim, i ksiądz za ludźmi. Ksiądz za ludźmi, a nieboszczyk ostatni. Prowadziło się nieboszczyka. I przy każdym, jak był krzyż czy figura, to było jeszcze pożegnanie wioski i tych, co nie przyszli na pogrzeb. Wieczny odpoczynek, żegnał zmarłych, przez księdza mówił, że żegnamy tych, co nie mogli uczestniczyć.
po grzebie i przy figurze. Bo ksiądz przyjeżdżał do domu, pokropił ciało, odmówił modlitwę w domu, organista był. I później szli na pieszo też, ksiądz z organistą szli do kościoła na pieszo. I różaniec odmawiali, nie? Był mu odmawiany różaniec i po każdej cząstce było Dobry Jezu śpiewane. No, no właśnie. Wieczny odpoczynek, pożegnanie takie rodziny to ksiądz. Tak jak teraz, tak samo było. Ale nikt od siebie tak się nie wyrywał, żeby przed tam podziękować? Przed tym teraz to więcej tak już te młode jakoś to... A przed tym to nie. To mógłbym przemawiać, a teraz jakaś mi się wkradła nerwica i gdyby tam jakiś człowiek, przyjaciel czy coś, może bym nie wytrzymał w formie takiej... Bo to trzeba jednak mówić takim... tonem już, żeby nie wykazać twardym być, jak to się powiedzenie. Bardzo mało jest ludzi zdolnych, żeby tak sami ze siebie, bo to tam nie potrzeba się wysilać, tylko trochę wiedzy posiadać na temat tego danego zmarłego i powiedzieć. Jak już ksiądz odśpiewał i odchodził, to ja wtedy śpiewam tą pieśń dopiero. No. Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy, przyjmij dar smutny, który ci składamy. Przyjmij dar smutny, który ci składamy. Trochę na grób twój porzuconej gliny od twych przyjaciół, sąsiadów rodziny, od twych przyjaciół, sąsiadów rodziny. Nie było tam wykluczeniem, że mieliśmy tu bardzo dobrego znajomego, który się powiesił. Po tygodniu czy dwóch żeśmy, to żeśmy go znaleźli, ale było wtedy troszkę mrozu i powiesił się tam na blasku, tam w swoim poszedł. I tam, no to ja mu tam też wtedy taką skromną przemowę powiedziałem, że no i dziękując wszystkim za przybycie na pogrzeb i tak dalej, no załamanie psychiczne i tak dalej nie może przekreślać całkowicie czynów człowieka, który czasami nieraz dobrze robił, a był moment, coś się zakręciło i poszedł na, jak to mówią, w drugą stronę. Bo ile ludzi tak jest, że był dobrym człowiekiem tego, a zaś coś pęknie i tak, i na złą drogę. No i na złą drogę. Tak ja idę do grobu, ziemi, której ciało poszło. Niech tam spoczywa w Bogu. Bóg to mówił, był, jest prochem. Proch się znowu obrócę, aż mnie Pan na sąd powoła.
z grobu do życia wrócę. Opowiadali Krystyna Palmowska, Teresa Bartczak, Zofia Granosik, Mirosław Dworczak, Szczepan Sochacki i Antoni Śliwka. Audycję przygotowała Joanna Skowrońska. Program Akademia Kolberga Różkowska Szkoła Tradycji jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej. Zapraszamy na stronę akademiakolberga.pl. Do usłyszenia.